Siemanko kochani, tłusty czwartek, a więc muszą być pączki. A jeżeli pączki na moim kanale Przemysław Kukuła, no to te pączki muszą być ketogeniczne. I w ogóle tłusty czwartek, osoby będące na keto, to mają mi we wtorek, w środę, w niedzielę, w sobotę, codziennie ketogenicy mają tłusty czwartek. Ale dzisiaj pokażę Wam przepis, który znalazłem na stronie bechamel.pl na takie ketogeniczne pączki. Wydaje mi się, że ten przepis będzie bardzo łatwy, natomiast ja go nigdy nie robiłem i jedna uwaga do osób obserwujących, subskrybujących mnie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to kliknijcie subskrypcję, ale co chcę Wam powiedzieć? Moi drodzy, od teraz będę wyłącznie robił takie przepisy znalezione w internecie, których jeszcze nigdy nie robiłem. Tak, żeby dodać troszeczkę pikanterii, bo a może mu się nie uda, a ja wiem, że Wy lubicie, jak mi się coś nie udaje, jak kaleczę sztukę kulinarną i wtedy się bardzo śmiejecie, a ja się denerwuję. Ale to tyle wstępu. Już Wam pokazuję składniki, jakich będę potrzebował do moich keto pączków. No i tak, zaczniemy od mąki migdałowej. W przepisie są to dwie szklanki. Specjalnie kupiłem. I moi drodzy, patrzcie na to, co się dzieje. 38 zł za... ile tu jest? 400 gramów mąki migdałowej. Boże. Na pewno przez internet kupicie taniej. Ja na szybkości musiałem to kupić w sklepie stacjonarnym, no to cena jest naprawdę kosmiczna. Dobra, pół szklanki naszej ketokokainy, czyli erytrytolu. W ogóle też dzisiaj kupiłem. 28,40 za kilogram. Dajcie znać, jakie Wy kupujecie, gdzie kupujecie i ile za to płacicie. Dobra, tak jak mówiłem, dwie szklanki mąki migdałowej, pół szklanki naszej ketokokainy. Następnie soda oczyszczona w ilości jednej łyżki, cztery, w przepisie jest napisane duże jajka, no ja mam M-ki, boję się dodać piąte jajko, bo nie wiem co to wyjdzie, niech będą cztery M-ki, jedna łyżka octu jabłkowego, no to akurat mi tyle zostało w sumie. Tak, jedna łyżka octu jabłkowego, ja to piję codziennie rano na czczo z ciepłą wodą, ale nie o tym. I dalej jeszcze trzy łyżki mleka kokosowego lub migdałowego. Moi drodzy, ja kupiłem takie coś Inka, naturalnie bez laktozy, bez dodatku cukru, źródło wapnia i tak dalej, i tak dalej. Jak jeszcze tego nigdy nie piliście, to już Wam pokazuję makroskładniki, no to tu praktycznie nic nie ma. 1,2 g tłuszczu i wapń. Koniec. Dobra, no to lecimy z przygotowaniem pączków. Ja już zawczasu rozgrzeję sobie piekarnik do temperatury 180 stopni, bo, moi drodzy, te ketogeniczne pączki nie będą smażone, a pieczone. W ogóle, moi drodzy, ja nie lubię takich przepisów, gdzie zamiast konkretnej gramatury podane są wartości w szklankach. I tutaj są dwie szklanki mąki migdałowej, dlatego ja wyczytałem, że jedna szklanka mąki migdałowej waży 115 gramów, czyli wsypujemy 230. Oczywiście 1 gram musiałem przekroczyć, no bo mój antytalent kulinarny w rękach, o, nawet 1, 2 czasami mija, o i się waga wyłączyła. Musicie mi zaufać, jest 230 gramów tej mąki. Natomiast jeżeli chodzi o naszą ketokokainę erytrytol, to tam jest w przepisie na bechamel.pl podana jedna, nie, przepraszam, pół szklanki erytrytolu i znalazłem w internecie, że jedna szklanka erytrytolu waży 210 gramów, czyli trzeba dodać 105 gramów naszego słodziwa. Suche składniki odstawiamy na bok i, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego etapu. Jest napisane, że w drugim naczyniu rozkłócić jajka i wymieszać je z octem i mlekiem roślinnym. Jajka rozkłócić. Dobra, próbujemy. Ej, ty jesteś łysy. A ty? Ty też jesteś łysy. A ty jesteś głupi. A twoja stara to kura. I wasza też w ogóle. Wszyscy jesteście głupi. Ej, odwal się, nie gadam z tobą. A ja do ciebie na święta wielkanocne już nie przyjadę. I w ogóle, dobra. Jajka są rozkłócone. Pierwszy raz oglądaliście na polskim YouTubie kłótnie jajek. Jeżeli po tym, co przed chwilą widzieliście, czujecie zażenowanie, to przepraszam was. Ale teraz już robimy na poważnie. Do jajek jedna łyżka octu jabłkowego. I trzy łyżki naszego mleka migdałowego, które jest białe, swoją drogą. Dwa, trzy i całość mieszamy.
Kolejny etap. Wymieszaj dokładnie składniki suche z mokrymi na jednolite ciasto. Tak, tu mam suche, tu mam mokre nasze rozkłócone jajka, ale nic nie napisali o wcześniej wspomnianej sodzie, czyli rozumiem, że teraz tutaj ląduje łyżka sody, jajca do środka i lepimy ciasto. Tak, moi drodzy, wygląda wyrobione, wymieszane już ciasto. Ja przez ten okres wyrabiania musiałem podładować mikrofon, bo zauważyłem, że mi się rozładował w ogóle. Jeżeli będą jakieś problemy z dźwiękiem, to przepraszam, ale już powinno być. Ok, całość teraz tą masę wkładamy do rękawa cukierniczego. Ja oczywiście żadnym cukiernikiem nie jestem, czyli wezmę reklamówkę taką foliową z zapięciem strunowym. Odetnę róg i będziemy wyciskać nasze pączki, donaty. Zrobię takie i takie na blachę do pieczenia, a konkretniej to na papier do pieczenia wyłożony na blaszce. Dobra, wszystko mam zapakowane. Teraz pora na najtrudniejszą część, przynajmniej dla mnie. Będziemy wyciskać nasze pączki jak sztangę na ławce. Zacznijmy od czegoś takiego. Git, nie? No nie, dobra. Drugi już będzie ładniejszy. Dobra. Nie powiem, jak to wygląda, cały proces, ale możecie się domyślić. Wy wiecie co. Dobra, niektóre będą donatami, niektóre będą takimi kulkami. Ja później to jeszcze wyrównam, żeby to jako tako wyglądało. I moi drodzy, tak gotowe już te pączki donaty. Będziemy piec, tak jak wcześniej wspominałem, w temperaturze 180 stopni i to tylko przez 15 minut. Zobaczymy, co to będzie. Czary mary. I już te pączki jako tako wyglądają. Musiałem poprosić moją Bożenkę, aby mi pomogła w uformowaniu tego, aby to jakoś estetycznie wyglądało, no bo wcześniej to wyglądało jak to, co robi mój pies czasami. Dante, pozdrowisz widzów? Subskrybujcie kanał Przemysław Kukuła. I wrzucamy do piekła na 15 minut. Ketogeniczne rozmowy przy piekarniku, część pierwsza. Moi drodzy, jeżeli oglądacie też inne ketogeniczne kanały na YouTubie, na pewno natknęliście się na kanał Mateusza Ostręgi. Swoją drogą pozdrawiam, z Mateuszem mamy kontakt, czasami wymieniamy się różnymi spostrzeżeniami, informacjami. Częściej to ja jego pytam, ale jesteśmy w kontakcie. Mianowicie o co mi chodzi? Mateusz jakiś czas temu nagrał film na temat właśnie mąki migdałowej, a konkretniej to jej obróbki cieplnej. Podsumowując i mówiąc w skrócie, nie jest to zbyt zdrowy zabieg, natomiast ja chcę zaznaczyć, że robię te pączki z okazji zbliżającego się, w zależności kiedy to oglądacie, albo już byłego tłustego czwartku. Tłusty czwartek jest raz w roku, dlatego ja zostanę przy tym, że czasami nawet takie rzeczy, które nie do końca są zdrowe, zjeść możemy, czy to jako jakaś nagroda, czy to za właśnie zrzucone jakieś tam kilogramy, centymetry, czy to w pasie, biodrach i tak dalej, czy to za wykonany super tygodniowy nasz plan treningowy. Mówię, raz w roku, ok. Natomiast jeżeli ktoś na co dzień robi takie ketogeniczne pączki, no to niestety, ale ta osoba nie wie, na czym polega dieta keto. Moi drodzy, minęło 15 minut. Powtarzam, robię tak, jak zostało napisane w przepisie. Zobaczcie, tak niby wyglądają pączki. Przecież to jest surowe. To jest miękkie jak cholera. Nie wiem, na drugie 15 minut wrzucam, bo w ogóle z donatów to nic nie zostało, tylko jakieś krowie placki. Z tych niby pączków to samo. Wrzucam to na jeszcze 15 minut. Przepraszam za prześwietlenie. Łącznie będę robił pół godziny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wracam po kolejnych 15 minutach. Łącznie keto pączki piekły się przez pół godziny. Moi drodzy, to bardziej wygląda jak bajgle, jak ciastka, jak nie wiem co. Natomiast to na pewno nie przypomina tradycyjnych pączków.
Ja to chciałem przyozdobić czekoladą, wiórkami kokosowymi. Na dłużej już nie wsadzam do piekarnika, bo boję się, że się spalą. Zostawię to do ostygnięcia. No i spróbuję, jak to w ogóle smakuje. Nie wiem. Pączki już wystygły. Pączki. W cudzysłowie. Tak one, moi drodzy, prezentują się już po ostygnięciu. To są bardziej jakieś takie, kurde, krowie placki. Czy to w ogóle jakoś smakuje? Zaraz zobaczymy. Moi drodzy, ja wam wkleję link do tego przepisu. Tutaj pod filmem go znajdziecie. Kliknijcie, wejdźcie sobie. I za cholerę nie róbcie tych pączków z tego przepisu. To smakuje jak... Nie wiem, to jest ciężko porównać do czegokolwiek. Moi drodzy, macie teraz przykład, jak niektórych przepisów nie robić. Ja zrobiłem to po to, abyście wy nie musieli. Nie wiem, gdzie ja popełniłem błąd, czy jakikolwiek w ogóle zrobiłem, czy te pączki zrobiłem zbyt duże, czy te jajka tak się bardzo pokłóciły, że odmówiły w ogóle dalszej współpracy ze mną. Tak jak było w przepisie, że mają być duże jajka, no ja dałem M-ki. Wątpię, czy różnica między M a L dałaby jakąś różnicę. Szczerze, moi drodzy, to jest niezjadliwe. Nie. Tutaj czuć po prostu erytrytol i coś, w ogóle nie wiem, z czym to połączyć, coś chemicznego, takiego sztucznego. Z całą pewnością nie są to pączki, donaty, w ogóle nie jest to jedzenie. Tak jak mówiłem, moi drodzy, podsyłajcie mi przepisy, które znajdziecie w internecie, ja postaram się je wykonać, tak jak ten, tylko mam nadzieję, że kolejne mi wyjdą i w końcu będę miał coś konkretnego, ketogenicznego do zjedzenia. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Ja idę się, nie wiem, chyba pozbyć tych pączków, bo nie widzę takiej możliwości, abym zjadł je wszystkie, ni cholery. Nie. Dobra. Razem z Dantem, Dantusiem. Dziękujemy wam. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Hej.